jest ta butelka pechowa, która mi tak odleciała. Przecięło ją, bo tutaj widać, że woda leci, ale ale odbiło mi ją, nie? Nie przeciąłem. Gdzieś tutaj jest taka chyba po prostu gruby plastik jest. Z gruby plastik i nie jest tak łatwo. Musi być. To musi być ruch płynny. To nie może być uderzenie, bo nam odleci. To musi być ślizg taki, nie? No a widocznie ja wziąłem i uderzyłem. Ale teraz się z nią rozprawię. Dobra, więc no takie uderzenie. No jak mi teraz odbije, to już się wkurzę. Poszło, ale jedno jest pewne. Coca-Cola ma butelki z mocnego plastiku. Nie mogę trafić. Nie? Wbrew pozorom, cięcie butelek nie jest proste. Jak są jeszcze takie małe buteleczki, załóżmy półlitrowe, to jest też cieńszy plastik. A im ten plastik jest grubszy, bo na przykład jak miecz waży ten chyba kilo z jakimś małym hakiem, tak już to waży 1,5 kilo. I to jest większa masa. Spróbujemy tak. Poszło to chyba ta. Bo jeszcze z wodą. O, tak jeszcze nie próbowałem. Spróbujemy zrobić kata. Tak. Żebym tu nie... No dobra, może się uda. Zrobimy... Teraz tak, tak nie pójdzie. Jak już, to mogę tak. Poszło elegancko. I cała noga też. Zobaczymy, czy da się w locie przeciąć, chociaż to może się nie uda pewnie, ale... Jeżeli mnie w ogóle słychać, jeżeli wiatr mnie zagłusza, no to tak słowem zakończenia
fajnie się dzisiaj cięło. Kartony po mleku zną się jak masło, w sumie nawet prawie nie czuć, że się przecina. Butelki coli to była po chyba litrowej, chyba tak. Twardy plastik i trzeba uważać. Trzeba być już bardzo dokładnym z tym cięciem, ale da radę. Butelki po cisowiance lub muszyniance, to nie jest reklama, tną się normalnie. Nie ma jakichś większych problemów, po prostu trzeba ładnie zrobić płynne cięcie i bez problemu powinno pójść. No, co jeszcze? Reviva jeszcze też ma taki plastik twardszy, bardziej bliżej plastiku po coli niż po wodach mineralnych, ale da radę. Taki półśrodek, powiedzmy. Bo ten plastik też jest taki grubszy. Tyle. Teraz jeszcze została ostatnia sprawa, czyli wytarcie miecza z wody w domu. Jeszcze raz go przetrę, żeby żadna tutaj wilgoć mi się nie dostała i tyle na dzisiaj. Jakby kogoś jeszcze zastanawiało, jak wygląda takie pole po cięciu, to wygląda mniej więcej tak. Oczywiście to zaraz posprzątam. Tutaj ten pal, który służy mi do cięcia, o, ja bym go jeszcze zmodyfikował. Zamontowałbym mu tutaj taki blacik. Kiedyś był blacik, tylko że zrobiłem błąd. Jeżeli wy chcielibyście takie coś zrobić, broń Boże, nie popełniajcie mojego błędu. Czyli zamontowałem ten blacik na wkrętach metalowych i tam chyba na wcześniejszym, którymś z tych pierwszych filmów, uderzyłem tutaj mieczem od dołu, to jest ślad po cięciu. On przeciął ten kawałek, odrąbał całą podstawkę i chyba wyrwał jednego wkręta, jeżeli się nie mylę, albo i tą podstawkę z tymi dwoma wkrętami. Nic mu się nie stało, mieczowi nic się nie stało, ale no wiecie, strach i taki niesmak pozostał. Co do ulokowania w ziemi, to jest to bardzo proste. Coś, w co będziemy mogli wsadzić nasz pal i otwory na przykręcenie, kątowniczek jako wbicie do ziemi i taki uchwyt ewentualnie służący do dobijania nogą do ziemi albo chwytanie tak jak teraz i wyciągnięcie go sobie z ziemi. No, szukałem takiego miejsca, żeby było ładnie, bez śmieci, o co jest trudno, bo na przykład już tutaj o kilka metrów dalej jest śmietnisko. Miałem ciąć tam, gdzie są te brzuski i taka trawa, ale no, wiatr był taki silny, że po prostu mi statyw przewracało i nie dało rady. Także kończymy na dzisiaj, miłego dnia.